serdecznie. Dzisiaj jestem niestety ja jako wprowadzający, co oznacza, że nie będzie losowania, bo nie mam dostępu do losowajki tradycyjnie. Nie mam haseł, sorry. Nie będzie też naszych drugowych slajdów, może to i lepiej. Dobra, ważne rzeczy. Czekamy na zgłoszenia do Lightning Talków. Przypominam, 15 minut tak max. Tematy techniczne. Do kiedy są zgłoszenia? Nie powiem Ci. Przed For Developers muszą być. Bo Lightning Talki robimy przed For Developers, bo można wygrać wejściówkę na For Developers Wrocław. Czyli kiedy są prezentacje? Nie powiem Ci. Ale po wakacjach? Zaraz po wakacjach powinny być. A jeżeli ktoś ma pomysł na temat nietechniczny? Wiesz co? Śli, bo znają przecież świat ludzi, wszyscy się zapowiadają, że będą prezentacje, będziemy mówić, będzie cudownie, a my dostajemy później 4 zgłoszenia, tak? I Stasio musi znowu wyjść i powiedzieć swoje, tak? Jest trochę problem. Dobra, rzeczy, które wspieramy. Kodowanie, czyli hackathon poświęcony szeroko rozumianej ekologii i technologią serverless. Tutaj zespoły 4-osobowe i to będzie 29-30 czerwca, tak? Mamy nad tym jakiś tam nasz patronat dżugowy. Do konfitury zostało 24 dni, mniej więcej, nawet mniej. Dużo mniej, bo konfitura jest za 2 tygodnie. Dokładnie w tym samym terminie. No niestety. I jeszcze tak. Trwa Call for Papers na For Developers Wrocław. Zachęcam do podsyłania swoich prezentacji. Samo For Developers Wrocław jest 5 listopada, więc Lightning Talki będą pewno gdzieś we wrześniu. No i jest jeszcze przed For Developers, jest jeszcze jedna konferencja, czyli JDD w Krakowie, na którą też serdecznie zapraszam. No i to jest prawie wszystko, bo jest jeszcze jedna prezentacja przed nami, przed przerwą wakacyjną, nie sesją. Kto ma sesję? No cóż, was będzie bolało. 2 lipca Piotr Krzemiński o czymś opowie, a później robimy przerwę. I to 2 lipca najprawdopodobniej będzie u kolegów w Koliczu. Dobra, to ja skończyłem. Ja zapraszam Olę, chodź, opowiedz nam troszeczkę i będzie dobrze. To rozumiem, nie idzie na salę ten mikrofon, tak? Czy ja mam krzyczeć i ludzie z YouTube'a... Znaczy, tutaj super słychać. Okej. Jeśli ktoś jest krótkowidzem, to polecam się zbliżać, dlatego że będzie parę kawałków kodu na czarnym tle i tam z tyłu może nie być tak przeczytać, ale to możecie być agile w związku z tym. Dobra, to witam Was serdecznie. Witam tych, którzy tutaj przyszli mimo upału i witam tych, którzy są z nami online albo będą to kiedyś oglądać. Ja przyszłam się porozmawiać o testach jednostkowych. Nie dlatego, że wiem wszystko na temat testów jednostkowych, tylko dlatego, że uważam to za bardzo ważny temat i uważam, że warto jest o tym rozmawiać. I mam nadzieję, że oprócz tej prezentacji, która się odbędzie się też fajna dyskusja na koniec, bo mam takie wrażenie, że ile osób, to tyle opinii albo jedną więcej opinii na temat testów jednostkowych. Tak przynajmniej wynika z moich doświadczeń w zespołach. Kim ja w ogóle jestem? Jestem programistką, nie jestem testerką, chociaż jak robię prezentacje związane z testowaniem i z performance'em, to wiele osób tak nie odbiera z jakiegoś powodu. Ja wywodzę się z JVM-a, ale nie boję się pisać kodów w JS-ie, w Pythonie, w C#, nawet ostatnio, a kiedyś tam programowałam w COBOL-u. Za pieniądze. Czasami jeżdżę i gadam. Ostatnio byłam na Geekonie i na InfoSharze, czasami jeżdżę po jugach. Robię też czasami swoje projekty. Na przykład szkoła testów online jest takim moim projektem, który tam się zrodził, czyli takie budowanie community wokół testów. I właśnie to jest część tego projektu. No i zajmuję się trochę ML-em też po godzinach. Między innymi trenuję modele na Pokémonach. To jak moje prezentacje z Geekona czy z InfoShare'a wreszcie będą na YouTubie, to możecie sprawdzić mojego Twittera i tam będę mówić o Pokémonach właśnie.
No i swego czasu organizowałam Ligę Starostw, spotkania i warsztaty w Wrocławiu. I jestem też mentorem na Dipolu, to jest uczelnia, którą kończyłam. I oni mają taką organizację, która się nazywa Alumni Share Knowledge. I wspiera się tam studentów. Ja byłam takim studentem wspieranym i teraz oddaję po prostu tą karmę w ramach tego, że pomagam po prostu innym na ich drodze. Można mnie znaleźć na socjalach, oczywiście na Twitterze jestem jako Ola Kunysz, a na GitHub jako Peggy Brown. I to się może przydać, bo ten kod, który dzisiaj pokazuję, wrzuciłam do mojego mikroprojektu. To jest w ogóle, wydaje mi się, bardzo odważny krok, żeby pokazywać swój kod, który się napisało nie za pieniądze, tylko tak w czasie wolnym. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jak potrzebujemy coś przekazać, to robimy fubary. Albo robimy inner, outer, albo nadajemy takie nazwy, które są dla wszystkich oczywiste i tam nie ma sporów, tak? Bo jak testujemy fubara, no to mówimy should return fubar, albo should return free fus, albo coś takiego. Natomiast jeśli wchodzimy w biznes, jakikolwiek, ja akurat wykorzystałam temat kantoru internetowego, bo dlaczego nie, taki akurat mi się spodobał, to wtedy ja pokazuję swój pomysł na to, wy się możecie z nim nie zgadzać, to jest super, przyjmuję pull requesty i tak dalej, komentarze. I do tego was zachęcam, żeby zawsze za waszymi testowymi projektami stał jakiś biznes, nawet najprostszy, ale taki, który nie jest pet shopem i który nie jest, nie wiem, bazą danych userów, ani nic takiego, tylko coś takiego prawdziwego, po prostu namacalnego, co albo wynika z waszego jakiegoś doświadczenia. No ja pracuję w e-commerce i pewnie ten kantor jest tak trochę w tą stronę, chociaż nigdy akurat nie zajmowałam się takim biznesem, więc to też jest coś dla mnie nowego. No to zaczynamy o testach. Tak. Ja nie na końcu. Znaczy, może lepiej chyba na końcu, tak. Zrobimy takiego mega pytania na końcu QA. Dlaczego w ogóle powinniśmy pisać testy jednostkowe? Bo często to wygląda tak, że przychodzi do nas jakiś manago i mówi, musimy mieć pokrycie kodu 80% testami. No i my się łapiemy za głowę i mówimy, co to w ogóle za durny pomysł. No i słusznie, dlatego że w ogóle każdy procent, który sobie ustanowimy z góry, jest średnim pomysłem, bo może się okazać, że na przykład przetestujemy 20% testami i to będą super testy, a może się okazać, że będziemy pisać test kobieterów i seterów i to będzie po prostu strata czasu, tak? Więc jeśli przychodzi do nas ktoś i nam to narzuca z góry, to najczęściej reagujemy tak, to znaczy, czyż ja źle napisałam swój kod i dlatego mam teraz pisać kod, który sprawdza, czy ten kod, który napisałam jest poprawny? No, tak średnio bym powiedziała. I jesteśmy nieufni wobec tego, zwłaszcza jeśli to idzie z jakimś procentem, takim ustalonym z góry, że od dzisiaj firma ma taką politykę, że powinniśmy dostawać z takim i takim procentem pokrycia. Więc dlaczego ja uważam, że testy jednostkowe są ważne i powinniśmy ich mieć w projekcie coraz więcej? Nie wiem, czy widzieliście taką piramidę testów i te testy jednostkowe są na samym dole, co oznacza, że powinno ich być najwięcej. I one też są najtańsze i dlatego to się tak wszystko składa w fajną całość. Po pierwsze poprawiają jakość, dlatego że prawie każdy test dodaje nam pewności siebie. No tak jak mówię, mogą być głupie testy, które testują framework, a nie nasz kod, ale większość testów daje nam taką pewność, że to co robimy będzie działać za chwilę i że jeśli ktoś wprowadzi na przykład jakąś regresję, to nasze testy to potwierdzą. Po drugie, wykrywają błędy. No właśnie. Po co testować, skoro ma szansę zadziałać? To jest taki slogan, który ja słyszałam już wiele razy. Testujemy na produkcji, tak, a w zasadzie to klient testuje, ale fajnie jest, jak te testy wykryją błędy wcześniej. Czy komuś się zdarzyło, że pisał test i okazało się, że był błąd w kodzie naszym, a najlepiej cudzym? Się zdarzyło? No właśnie, to jest bardzo takie przyjemne uczucie, to znaczy, że to co robimy ma sens i to jest takie fajne, takie ciepło na serduszku się pojawia. Po trzecie ułatwiają pracę w zespole, dlatego że tworzymy jakieś wspólne rozwiązania, dyskutujemy na ten temat, to nie zawsze jest proste. Wielkie kontrowersje czasami są wokół testów, bo chociażby nazywania testów, o tym też będę mówić później. I testy są dokumentacją kodu. Tak jak ja na przykład pracuję, to jeśli wchodzę w jakiś nowy moduł, w którym jeszcze nic nie robiłam, albo jest jakiś feature, do którego dawno nie zaglądałam, to właśnie zaglądam do testów, bo testy mówią mi w takiej skróconej formie, co tam się powinno dziać. No i testy najczęściej są napisane po angielsku, nie? Że
Znaczy, jeśli piszecie kod, piszcie go po angielsku, chyba że musicie pisać po niemiecku, no to wtedy wiadomo. Chyba że pracujecie na PKP i piszecie funkcję typu ISPS, to jest prawdziwa funkcja z kodu źródłowego Intercity, także no wtedy macie to przerąbane, ale ogólnie raczej po angielsku. No i te testy z reguły są napisane takim naturalnym, to też zależy dużo od frameworka, ale najczęściej przyjemniej się je czyta niż sam kod, zwłaszcza jeśli to nie my pisaliśmy ten kod, prawda? Bo wiadomo, że nasz kod no to jest piękny, a cudzy no to już jest lepszy. Po czwarte, zmuszają nas do projektowania. I muszę was ostrzec, będę jeszcze mówić o TDD. TDD zmienia na zawsze. I wasze życie, jak spróbujecie TDD, już nigdy nie będzie takie samo. Dlatego, że pisanie testowalnego kodu to jest w ogóle nowy rozdział kodowania. I ja to miałam w zasadzie już przy początkach mojej przygody z programowaniem, bo byłam w takim zespole, gdzie był ogromny nacisk właśnie na TDD, na Kotlin Dojo, na robienie kata i hyperprogramming. I my tam się, wiecie, ścieraliśmy, tam różne były kontrowersje, ale przez to nauczyliśmy się lepiej planować. I cały czas, jak piszemy teraz kod, to myślimy o tym, jak będzie łatwo go otestować, czyli jak testowalny będzie taki kod. Dają spokój ducha. Nie wiem jak wy, ale ja nie lubię, jak w piątek po południu okazuje się, że jest jakiś bug na produkcji i trzeba go poprawić. Dlatego wolę zapobiegać niż leczyć i lubię mieć wolne weekendy, lubię jak nikt do mnie nie dzwoni w sobotę na przykład, żeby naprawiła kawałek kodu, który zepsułam, więc choćby dlatego zachęcam do pisania wysokiej nastroju, żebyśmy po prostu czuli spokój ducha i mieli taką pewność, że to, co dostarczamy, jest dobrej jakości. No i są tanie. Jeśli nie testujesz getterów, setterów, albo nie piszesz totalnie takich dziwnych testów, które z każdą zmianą implementacji muszą być zmieniane, to wtedy po prostu utrzymywanie takich testów jest koszmarne i one tak naprawdę nie oszczędzają nam czasu, pieniędzy i frustracji, tylko nam dopadają. I ja spotkałam wiele takich osób, które mówiły, że testy jednostkowe są bez sensu, dlatego że no, są trudno utrzymywalne i cały czas je trzeba zmieniać. I to nie jest wina samych testów oczywiście, tylko wina tego, że po prostu one są pisane w taki sposób, że trudno jest je utrzymać. I no, pisanie testów nie jest proste, ale wiecie, trening czyni mistrza, o tym też będę jeszcze mówić. Takim argumentem, który czasami się pojawia, jest brak czasu. No bo mówimy, nie mamy czasu, musimy dostarczać, mamy feature, ten burn-down chart nie wygląda tak jak trzeba, więc kiedyś dopiszemy te testy do tego. Opowiem wam taką anegdotę, bo poznałam ostatnio takiego człowieka, który zajmuje się takim freelansowaniem, ale na takim meta-levelu, to znaczy on robi code reviewsy i refactoring zdalnie. Najczęściej produktów, z którymi wcześniej nie miał do czynienia. No i miałem taką sytuację, że dostał kawałek kodu, który był kompletnie bez testów. No i miał go zrefaktoryzować. To jest wspaniałe zadanie, oczywiście na pewno miliony monet i tak dalej. I to, co on zrobił, był nauczony doświadczeniem, że testowanie jest dobre i należy pisać testy, napisał testy do tego wszystkiego. No i jak już miał testy, wszystkie były zielone, no to stwierdził, że może teraz refaktoryzować bez strachu. Więc refaktoryzował ten cały kod i wysłał go do tej firmy z powrotem. Oni nonszalancko wrzucili to po prostu na produkcję, bez testowania tego wcześniej na środowiskach i wszystko działało. Nie, żartuję. Nie zadziałało. Produkcja siadła, musieli robić reverta i tak dalej, dlatego że okazało się, że nic po prostu nie działa, dlatego że on pisał testy do implementacji, która już była dawno i napisał ją ktoś inny i tak dalej. Więc jakby tutaj ten brak czasu na pisanie testów z implementacją po prostu no, zamieścił się podle. Więc jeśli mówicie, że nie macie czasu na pisanie testów, to mam dla was kilka takich pytań. Po pierwsze, ile kosztuje reakcja na błąd na produkcji? I tu nie chodzi tylko o pieniądze, bo jak pracujecie w jakiejś dużej firmie i to nie jest wasz produkt, to może was to tak naprawdę nie interesować, ile to kosztuje pieniędzy. Ale ile to kosztuje frustracji? Ile to kosztuje takiego, nie wiem, no, mieliście kiedyś tak, że wywaliliście produkcję albo prawie wywaliliście i kojarzycie ten dreszczyk taki na plecach? No właśnie, o tym mówię. Czy to jest warte tego, żeby po prostu olewać testy? No,
Dla mnie nie, ale może ktoś lubi takie ryzyko tego rodzaju. No ja tam wolę inne źródła adrenaliny. Jak trudna jest praca z cudzym kodem? Bez testów versus z kodem z testami. Moim zdaniem, jeśli nie ma testów, to bardzo trudno jest się w takim kodzie odnaleźć, dlatego że każdy ma trochę inny styl. Na tych pracujemy w jednym zespole, mamy jakieś normy, coś ustaliliśmy, mamy jakieś nazewnictwo, no to każdy ma trochę inaczej. No nawet jak patrzy na swój kod sprzed pół roku, no, gdyby nie było blame'a, to można by się było pomylić. Nie, kto to pisał? Kto to tak spartaczył? Ile zajmuje pisanie testów długo po kodzie? No właśnie, ta historia, którą wam opowiedziałam, pokazuje, że może kosztować bardzo dużo. No, są takie firmy, które przy wywalonej produkcji no, się nie wzruszą jakoś szczególnie, no ale jeśli zwłaszcza się pracuje w e-commerce i ten błąd na przykład występuje w czarny piątek na przykład, albo zaraz przed Bożym Narodzeniem, no to mogą być już miliony, nie? I to już możemy za coś takiego polecieć. Także piszemy, no. I ile procent pokrycia potrzeba tak naprawdę? Musimy zmierzać do tych 100% za wszelką cenę. Ja rozpracowałam w takim projekcie, gdzie mieliśmy wymogi procentowe dotyczące pisania testów, no i ludzie pisali naprawdę bzdurne testy. To po prostu człowiek to czytał i nie wierzył po prostu własnym oczom. To już getery i setery przy tym to jest pikuś, nie? Mi się zdarzyło zresztą, że wykryłam testem getera i setera, to byłam takim juniorem, byłam taka gorliwa i pisałam do wszystkiego testy, też do geterów i seterów i wykryłam błąd, bo okazało się, że getter, który nie był wygenerowany, tylko po prostu ktoś go napisał z palca, a potem robił jakąś refaktoryzację i zapomniał, że to pole jest już innym polem, czy nie pamiętam, ale w każdym razie getter zwracał inne pole niż powinien. Także czasami te testy się przydają, aczkolwiek jest bardzo, bardzo, bardzo rzadka sytuacja. Nazywanie testów. To jest w ogóle osobny rozdział. Kojarzycie dwa największe błędy. Dwa największe problemy ogólnie programowania. Nazywanie i inwalidacja crasha. Dokładnie. I jeszcze out of boundary exception. Nie mój team lead wysłał taki. Taką stronkę. Znaczy mówię, że mi mój team lead wysłał taką stronkę, gdzie było 6 konwencji nazywania testów. Wybierz sobie jedną z nich i bądź konsekwentny. A, i ty swoją, w sensie tylko swoją konwencję wybrałeś, tak? No jedną z tych 6. Okej. Bo czasami się wybiera wewnątrz zespołu, na przykład, że wszyscy mają jedną konwencję, ale no, dość odważne. Ja mam taką konwencję, nie wiem, czy ja gdzieś tam dawno ją stworzyłam, czy po prostu jest taka mało jawowa, no zresztą zobaczycie, bo nazewnictwo testów to w ogóle się można pokłócić, pobić, wiecie, to dyskusje przy browarze mogą trwać do rana, nie? To jest... Mamy czas, do koniec roku szkolnego. Jak myślicie o tym, jak nazwać testy, to pomyślcie o tym przede wszystkim, co się zepsuło. Bo kiedy przydają się nazwy testów? No nie wtedy, jak je piszecie, bo wtedy to jest wszystko oczywiste, tylko w momencie, jak test się sypie, tak? Czyli jeśli komuś sypie się test, niekoniecznie wam, to fajnie byłoby wiedzieć, co się tam zepsuło, tak? Czyli żeby ten komunikat był jasny. Jakie były okoliczności i jakiego wyniku oczekujemy. Czyli cel jest taki, żeby po prostu wiedzieć, co się zepsuło bez otwierania klasy. Jest stronka Bullshit Generator. Dwiemu błędem, coś takiego? Tak, to będę jeszcze o tym mówić. Ale tu mówię o samej nazwie samego testu. Tak, bo given błędem też jest ta konwencja taka dzielenia testów. Ale moim zdaniem ważniejsze nawet niż to jest właśnie to, co Robert mówił, czyli żeby trzymać się jednej konwencji. I ja radzę, żeby się trzymać w ramach zespołu, ale jeśli te konwencje są do siebie w miarę podobne, to powiedzmy, że wszyscy się rozumiemy. Nie boimy się długich nazw. Ja wiem, że jak ktoś pracuje w korporacji i napatrzył się już na te nazwy, wierzcie mi, ja pisałam to po niemiecku. To się oficjalnie nazywa niemieckim nazewnictwem. Długie, bardzo opisowe, piękne nazwy. Tak, to jest takie charakterystyczne bardzo dla Java, dla C-Sharpa w sumie też. Ale akurat w przypadku testów się nie boimy, bo tam w zasadzie no, nie mamy żadnych ograniczeń. I unikamy tych takich węgierskawych notacji, czyli że coś mam w nazwie test, albo na przykład w nazwie testu jest zawarta nazwa klasy. No to jest takie, wiecie, no jak generuje się ten raport, to ta klasa jest na samej górze,
Już nie ma sensu tego powtarzania. No a test, no, skoro odpalamy testy, to wiemy, że to wszystko są testy, więc dodawanie do każdego testu, do jego nazwy test, no też jest takie... Jest mi przykro z tego powodu, łączę się z tobą z bólu. Natomiast musi być test, bo inaczej premium sobie okej, okay, no to rozumiem. To w takim razie, jeśli trzeba, to trzeba. No jeśli tak też ktoś kiedyś postanowił w projekcie i wy macie być jedynym rebelem, który tak robi, no to może też niekoniecznie. Ale ogólnie, jeśli wiecie, piszecie ten magiczny Greenfield i decydujecie od czego zacząć, no to nie robimy tego. Z Greenfieldami w ogóle jest taka śmieszna historia, bo my marzymy o Greenfieldach, w takim JVM-owym świecie, strzępowcy też się rzucają, jak tylko jest projekt Greenfieldowy. I ostatnio spotkałam taką ekipę z Railsów, i oni powiedzieli, że jak słyszą na przykład na jakiejś konferencji, ktoś im mówi, my piszemy Greenfieldy, to oni po prostu uciekają z tego stoiska, bo już nie chcą więcej pisać Greenfieldy. Trawa jest zawsze bardziej zielona. W tym kontekście ma ciekawe znaczenie. Dobra, to są przykładowe konwencje. To jest ta moja. Tutaj jest link do GitHub'a, jakbyście chcieli zobaczyć w ogóle za ten kod, który tutaj na potrzeby tej prezentacji udało mi się stworzyć. I ja mam taką konwencję, że zaczynam od should i w sumie w moim projekcie tak po prostu piszemy, że tutaj na przykład jest nazwa testu should return currency exchange rates for euro, czyli że wszystkie ceny walut zwrócone powinny być w euro. No nie wiem, czy wiecie co ten test robi? Tak mniej więcej, jeśli to jest kantor internetowy, to jest jakiś tam provider. Wydaje mi się, że jest to dość jasne. Tutaj jest z kolei C-sharpowy test, który... Oni mają też taką ciekawą konwencję, bo na początku idzie nazwa metody, czyli execute w tym przypadku. Później idą warunki, które tam zaszły, czyli no events in the queue. I później to, co się powinno wydarzyć, czyli order integration push is not scheduled. I to jest taka fajna, w ogóle fajne jest nazewnictwo, bo tutaj są kamele rozdzielone snake'ami, nie? I one... Jakby się da parametry wejściowe do testu wygenerować automatycznie. Jak spring data z interfejsu wejścia na Hibernate. Okej. No to i też jest tak, że są snake'i i... Nie wiem, czy to robią, ale da się to wygenerować, jak się dobrze opisze. To jest fajne właśnie, jeśli pisze się już tam setny test, czy ogląda się setny test, jeśli one mają wszystkie taką samą konwencję, tutaj akurat moja koleżanka pisała ten test i ona bardzo dobrze nazywa testy, dlatego wybrałam go jako przykład. Natomiast nawet jeśli te testy są słabo opisane, ale mają właśnie tą samą konwencję, to my się przyzwyczajamy do życia w tym ekosystemie i łatwo jest się na tym odnaleźć. Ja tak przeważnie na co dzień piszę testy w skali i w skali to w ogóle jest poezja, dlatego że pisze się po prostu po angielsku. I to jest alternatywa do tego, co widzicie u góry. Tak bym napisała to w skali. Czyli ten rates provider, no to tutaj było po prostu napisane w nazwie klasy. To było rates provider test, tak? A tutaj jest rates provider should return i to samo when i później jest nazwa testu i jest in. I tutaj można je zamierzyć dowolnie. I to później jak się generuje raport, to też się generuje w ten sposób i to jest takie no takie piękne, bo to wszystko jest takie po angielsku i wiadomo, gdzie się co zagnieżdża i tak dalej i no nie wiem, no ja bardzo lubię jak testy są napisane takim językiem naturalnym, bo one są rozumiane wtedy dla każdego i są też łatwiej rozumiane niż takie no po prostu kiedy wchodzę w test i czytam kod tego testu. Metody prywatne. To jest taki też kontrowersyjny temat, bo są tacy, którzy mówią oczywiście, że się testują metody prywatne, skąd spadliście w ogóle? I są tacy, którzy mówią, broń Boże, to jest w ogóle najgorszy zapach, że testujecie metody prywatne, macie zły kod i w ogóle zgincie w piekle. I tutaj jest obrazek właśnie z tej strony medalu, czyli że za każdym razem, kiedy piszecie test do metody prywatnej, umiera jednorożec. Nie wszyscy są tak. Nie lubię jednorożców. I tak kiedyś ktoś powiedział, że umiera mały kotek. Powiedziałam, że jestem po prostu dog person. I tak. No to wiesz, nielubienie ogólnie nie jest dobrze widziane. Nie? No ale czasami się zdarza tak. Ja akurat jestem gdzieś tam po środku i myślę sobie, że jak naprawdę musicie, to piszcie. Jak ja widzę, jak się piszą testy do metod prywatnych, to po prostu moje serce krwawi, ale jak naprawdę wydaje wam się, że musicie, to zadajcie sobie to pytanie.
Czy to jest stary albo cudzy kod i naprawdę nie macie wyjścia, nie możecie po prostu tego, nie wiem, jakoś ładnie zrefaktoryzować i wtedy pisać. Nie mówię o takiej refaktoryzacji, że tam design zmieniacie, tylko że po prostu no, metody przenosicie, tak, żebyście testowali tylko publiczne metody. Czy da się przetestować różne scenariusze z pomocą wyłącznie publicznych metod, żeby nie trzeba było tam w tym wewnątrz tych bebechów się tam grzebać? Czy da się zrefaktoryzować ten kod? Czy można to jakoś zrobić w jakiś godny bardziej sposób? I czy naprawdę musicie pisać testy do prywatnych metod? Bo jeśli musicie, to tu są takie dwa linki. Ten pierwszy jest w ogóle, ma chyba z 10 lat z Java Expressa i nic się tam za bardzo nie zmieniło. Bo jak szukałam różnych źródeł, to one mniej więcej cytują to i mówią o tym. I tam testowanie metod prywatnych, ja nie będę tego pokazywać, bo to jest klauzula sumienia, jakby mi nie pozwala, ale testowanie metod prywatnych polega na odprywatnieniu tych metod. Albo na potrzeby testu, albo refaktoryzacja, żeby zabrać po prostu private sprzed nazwy metody. Nie, ja mam na to takie są mniej więcej porady. I tutaj jest z kolei artykuł z drugiej części, znaczy po tej drugiej stronie medalu, czyli da, oczywiście, że testujemy metody prywatne i też ciekawe jest do przeczytania. Także ja będę wrzucać tam prezentację na Twittera, jak coś. Że... Ten pierwszy przeczytajcie, bo napisał ten tekst człowiek, który zna się na testowaniu i on napisał kilka dobrych książek o testowaniu, o TDD i o prowadzeniu projektów takich z nastawieniem na testy. Tak, tak. I nic się nie zmieniło. Tak jak mówię, to jest artykuł chyba z 2010 roku i wszystkie inne artykuły, które znalazłam na temat tego, jak testować metody prywatne, cytują ten artykuł. Także no, jest to wysoki benchmark. No to jak jesteśmy przy metodach prywatnych, no to baza danych, to też dyskusje do rana, mogą się toczyć i... argumenty. Ja trafiłam na taki wątek na przykład na Hot Developers, też to będę później jeszcze pokazywać, że w zasadzie to jak postawimy sobie osobno bazę, jedni tak mówili, że jak postawimy sobie osobno bazę i tam przetestujemy, to jest w ramach testu jednostkowego. No, ja wolałabym to odciąć wcześniej. Nie? Tak, to jest ten wątek. Ale mam. Rozumiem, że też to nie jesteś, tak. Ja stawiam tą granicę dużo, dużo wcześniej. To znaczy ja robię interfejsy, stawiam je tam, gdzie zaczynają się jakiekolwiek peryferia, bo wygląda na to, czy to jest baza danych, czy to jest jakieś zewnętrzne API i po prostu bazuję mokując interfejsy. Nie wchodzę jakby tam głębiej, bo uważam, że stawianie bazy albo używanie nawet swojej bazy to już jest test integracyjny. I ja tego nie nazywam testem jednostkowym, ale tak jak mówię, no, ile osób w dyskusji, to tyle opinii na ten temat. To już w sumie trochę powiedziałam na ten temat, że widziałam abstrakcję dla tych zewnętrznych komponentów, tych, na które nie mam wpływu i tych, na które mam wpływ. Jeśli testuję bazę i API, to testuję to w testach integracyjnych. Przygotowuję z reguły dane i sprzątam. Ale tak jak mówię, to już są testy integracyjne, chociaż spotkałam się z argumentem, że jeśli stawiam nową bazę i przygotowuję dane, to jest test jednostkowy, dlatego że nie wykracza jakby poza działanie tamtej jednej klasy, która pracuje z tym. Także no sami decydujcie. No chyba, że chcecie testować obciążenie tej bazy danych i chcecie być Big Data Engineers, chcecie? To zostawiam jako pytanie otwarte, nie? Czy chcecie... Czy możecie w ogóle zarżnąć na przykład środowisko testowe, czy nikt się na przykład nie obrazi albo nie będzie smutny. Także no. No to jest wtedy problem organizacyjny. Tak, chyba że jesteś na przykład w trzyosobowym zespole i nie macie innego środowiska deweloperskiego, to wtedy. Ale nie mówię o troszeczkę innym podejściu, bo jeżeli zabiłem środowisko testowe i postawienie go od nowa jest problemem. To znaczy, że coś jest nie tak, bo co z testami, które naprawdę na przykład mogą wysadzić, spowodować jakieś problemy ze spójnością danych i tak dalej, w normalnym testowaniu. Tak, ale to żyjemy w idealnym świecie i czasami może się zdarzyć, że to postawienie tego środowiska będzie trwało pół godziny, a na przykład to jest najbardziej kluczowe godziny tego dnia czy tego tygodnia, więc jakby no, elegancko jest uprzedzić resztę, że takie rzeczy będziemy robić, nie? To tylko jakby tak. Mieliśmy takie rzeczy i ja wiem,
że wierzymy w idealny świat, ale wszyscy pracujemy w takich projektach, które nie są idealne i no, różnie. I tak, żeby się pobawić trochę właśnie, żeby wam pokazać ten poziom abstrakcji, to napisałam testy do API, którego nie używam. I znalazłam, ponieważ mam Kantor, no to znalazłam sobie taki API, który się nazywa Exchange Rates API IO, oczywiście, że jest IO. I tak mniej więcej wyglądają endpointy, czyli jak jest lay test, to znaczy, że jest dla euro i że z tego konkretnego dnia. Jeśli jest data, to po prostu ceny tych walut są z tego dnia też w euro, ale mogę wybrać na przykład inny base i wtedy to jest, na przykład to jest na dolarach. Tam jeszcze mogę wybrać chyba przedział dat i jeszcze inne rzeczy mogę zrobić. I tak to wygląda w moim kodzie. Stworzyłam sobie taki interfejs, który po prostu implementuje te wszystkie metody. Tutaj odzwierciedliłam to, co na przykład end, add, start, add, to ja bym tego tak nie nazwała, nie? Ale poza tym tu są underscore snake'i, to prawdopodobnie nie jest też dedykowane dla Java, tak się spodziewam, ale stwierdziłam, że skoro i tak nie będę go używać na razie, no to po prostu no, odzwierciedla to w moich metodach najlepiej jak umiem. A tak wygląda struktura danych i mój kodzik, który tą strukturę odzwierciedla. Tutaj jest po prostu podany base, przeważnie to jest euro, data jest albo dzisiaj, albo jest kiedy indziej. No i są te ceny walut z tego dnia w tej walucie. Nie? Tak wygląda moja klasa, która to odzwierciedla. I ja to wykorzystuję w swoich testach. Jak chcecie zobaczyć test, który tam się z tym bawi, to zapraszam na GitHuba jeszcze trochę, tam będę pokazywać, ale to już jakby w trochę innym kontekście. TDD, jak mówiłam, TDD zmienia wasze życie na zawsze i to jest trochę tak, że piszemy testy, które pasują do kodu, a trochę tak, że piszemy kod, który pasuje do testów. No gdzieś tam jest złoty środek. No pewnie widzieliście ten cykl, który najpierw pisze się testy i tą taką minimalną implementację, żeby testy były czerwone, no bo żeby odpalić testy, no to wszystko się musi kompilować, nie? Więc jakby piszemy jakieś bzdury, w postaci tam zwracania, jakiś minus jeden czy coś tam i taką piszemy minimalną implementację, potem piszemy kod, który zazielenia testy, ale minimalny kod. Piszemy od razu wszystkiego, chociaż wiemy co będzie, ale piszemy taki minimalny kod, który to zazielenia, no i potem ogarniamy to, refaktoryzujemy, upiększamy, zmieniamy nazwy, nie wiem, no sprawiamy, że ten kod jest taki, że gdybyśmy w tym momencie odeszli od klawiatury, to jak ktoś, kto przyjdzie, powie, w najgorszym przypadku, powiedzmy, interesujące, nie? A nie, wreszcie, te drzwi takie, what the fuck, tam z skin kodu chyba to jest, tak? Że what the fuck per minute, to żeby było jak najmniej, nie? To tego sobie życzymy. I to właśnie w dowolnym momencie, bo każdy, kto zaczyna TDD, ja robiłam trochę warsztatów i to jest w ogóle niesamowite. Jak ludzie mają w ogóle różne podejścia, bo byli tacy, którzy szli taką metodą super małych kroków, i po dwóch godzinach jakby skrzydła im po prostu się dopiero rozkładały i zaczynali pisać tak z większą odwagą. A byli tacy, którzy mówili, nie, ja to wszystko zrobię od razu, a ponieważ to był pair programming, więc najczęściej tam były starcia w tej parze, no i po dwóch godzinach oni z kolei dochodzili, nie, wszystko wywalamy i piszemy od nowa, nie? I to najczęściej właśnie był problem komunikacyjny. To jest ciekawe, że takie warsztaty DDD doskonale pokazują jakby jak ktoś pracuje w ogóle w zespole, dlatego że, tak jak mówię, no, jeśli były problemy komunikacyjne od samego początku, to najczęściej gdzieś tam po dwóch godzinach, czy nawet w połowie dnia, ludzie albo jedna z osób się obrażała, mówiła, że ja nie będę tutaj pracować, proszę o osobny komputer, albo się zamykała po prostu w sobie, taki passive aggressive i okej, to pisz tak jak chcesz. I ta druga osoba po prostu to. I po tam kolejnej godzinie dochodziła do wniosku, że jest tak zakopana, że to w zasadzie się już nie da tego odplątać i trzeba zacząć od początku. Także to TDD to jest taka szkoła życia, naprawdę. Ale z takich moich obserwacji, bo tak jak mówię, pracowałam akurat w Nokii, mieliśmy taki zespół, który kładł bardzo duży nacisk na TDD, na programming, w ogóle na jakość testów. I są takie trzy komponenty, które są potrzebne do tego, żeby TDD w ogóle zadziałało w waszym zespole. Nawet jako taki, niekoniecznie jako taka formuła codzienna, tylko żeby po prostu gdzieś tam to się zadziało. To po pierwsze musi być pokora.
żeby nie wszystko opisać od razu i żeby prosić o pomoc. Mieliśmy takiego przyjaciela, który potrafił na przykład usiąść do komputera i wymazać kod osoby, która pisała przed nim. To jest, wiecie, my byliśmy w szoku takim, że nikt w ogóle nie zwrócił uwagi, bo normalnie nigdy wcześniej nie doświadczaliśmy takich rzeczy. Ta pokora jest potrzebna, żeby to wszystko się tam odbywało, zwłaszcza jeśli robicie to dobrze, to żeby ta współpraca była w miarę płynna. Prostota. You ain't gonna need that. Naprawdę, czasami nie musicie pisać na przyszłość. Metodą małych kroków jest najlepiej, bo nigdy nie wiecie, kiedy ktoś zabierze wam klawiaturę. I to też jest takie fajne w TDD-rze, znaczy w Coding Dojo, ale też w TDD-rze. W każdym momencie możecie odejść i przekazać to następnej osobie. I właśnie dlatego bycie sprytniejszym niż można nie jest wcale dobre. Ta taka prostota jest cnotą tutaj akurat w tym przypadku. No i praktyka. Fake it until you make it. Na początku to jest bardzo nienaturalne. To po prostu ludzie rzucali klawiaturami, mówili, to jest głupie, ja nie będę tego robić i tak dalej. I potem dopiero z czasem, kiedy uczyliśmy się tego, kiedy robiliśmy coding dojo, kiedy robiliśmy pair programming i dużo się wokół tego działo i my akurat mieliśmy ciśnienie z góry, więc jakby nie można było powiedzieć nie, ale rozumiem, że jak macie zespół, który chce robić TDD, na przykład jedna połowa, druga połowa zupełnie nie, no to musicie po prostu wtedy pokazać przykładem, no ale wydaje mi się, że tam jest tak dobra zabawa, że naprawdę można pokazać przykładem. No i jak zacząć? Jeśli chcecie, żeby w waszym zespole jakoś tam narodziło się TDD, albo już od dawna myślicie o tym, ale nie mieliście odwagi, no to zorganizujcie coding dojo w swoim zespole, rozwiążcie jakieś kata. Kata to są takie proste historie, to jest taki biznes, tylko taki, gdzie wszystko wiadomo, nie? Że czasami jak ja na przykład pisałam ten kantor, no to tam się zastanawiałam, robiłam w ogóle refaktoryzację nazw chyba z 10 razy i w ogóle to zobaczycie na historię komitu, to tam widać, że to w ogóle był mega chaos. Natomiast jak jest kata, to jest wszystko jasne, bo to jest na przykład Game of Life, albo na przykład jest jakiś regex, albo jakiś taki fubar, nie? Czy coś takiego. I tam w zasadzie biznes jest znany i zajmuje mniej niż A4. Także to jest takie bezpieczne środowisko, gdzie można. Gdzie w zasadzie jedynym musicie umieścić jest algorytm, a nie nazewnictwo i nie historia, nie biznes, który za tym stoi. No i jak mnie ładnie poprosicie, to może kiedyś zrobię na Twitchu takie demo właśnie z TDD, może nawet kogoś zaproszę, wyjdę ze swojej strefy komfortu i pokażę, jak piszę live. Bo to jest w ogóle, to jest kolejny level w ogóle, ja kiedyś sobie uświadomiłam, że ja tak bardzo się boję robienia w ogóle live codingu, bo to jest takie, to jest bardzo poza strefą komfortu. Nawet ludzie, którzy to robią już latami, mówią, że to jest w ogóle bardzo trudne, dlatego że my mamy swój specyficzny sposób myślenia i to już widać na przykład, jak się programuje w parach, że każdy ma trochę inaczej. Poza tym, jak się siedzi z daleka od klawiatury, to wszystko widać lepiej, nie? Więc wy tam się zastanawiacie i nie wiem, jeszcze robicie nie ten nawias, co trzeba i coś tam, a ktoś już ma 4 kroki do przodu i myśli sobie, Boże, jak można tak wolno pisać. Po czym się zamieniacie i jest dokładnie tak samo, nie? Tylko odwrotnie. Także no, pokażecie Twitcha, nie? Gimby nie znają, to już teraz jest tak, że gimnazjaliści to już jest to stare pokolenie, nie? To teraz już będzie z powrotem tak, to teraz jak się będzie mówić, że gimby nie znają, to będą ci ludzie takie wapniaki, które już nie ogarniają, nie? W ogóle jestem pierwszym rocznikiem gimnazjalnym, tak się nie wypowiadam. Dobra, given, when, then. Było już pytanie o to. To jest taka konwencja, którą... Kto zaczął given, when, then i BDD? Pole. Mam linka nawet do tego, ale zawsze... Ale to było 100 lat temu. To było 100 lat temu i... To już Gimby wtedy nawet nie żył. Gimby też nie znają, ale w tą drugą stronę, nie? To jest taka konwencja, gdzie dzielimy testy na 3 części, czyli stwarzamy kontekst, potem wywołujemy tą właściwą metodę i potem ją testujemy. I tutaj jest kawałek mojego testu. Jak już wkleiłam tego screenshota i patrzyłam później na te slajdy, to sobie pomyślałam, że tutaj łamię w ogóle wszelkie konwencje, bo na przykład when jest wywołanie dwóch rzeczy, a nie jednej. Więc to jest takie, no tak jak mówię, przyjmuję pull requesty, także jakbyście chcieli tam to poprawiać, to zapraszam. No i tutaj właśnie jest to given, czyli ten kontekst, który stwarzamy. When jest wywołanie metody, czy metod, które
które mają się odbyć. To jest ta właściwa metoda, którą chcemy przetestować w tym teście. No i później są asercje. Tutaj już macie taki smell dotyczący assert all, o którym będę jeszcze mówić. To jest feature JUnit 5. A tutaj jest piękny spok. I jeśli nigdy nie używaliście spoka, to też możecie poeksperymentować z nim, no bo zobaczcie, jak tutaj pięknie ten test wygląda. No ja po prostu jestem... Porównajcie sobie to, już powiedziałam, że to jest mój kod, nie? Ale to z tym. No po prostu to, ta sekcja den to jest w ogóle poezja. Już te komentarze w ogóle są zbędne, bo to jest jakieś... to nie jest co prawda dokumentacja, ale tam są różne takie przykłady, dlatego oni dają komentarze. Ale bez tego to jest w ogóle kilka linii. To jest naprawdę, naprawdę bardzo czytelne. Ja też w spoku się opisałam testów w Groovy w sumie. No, jakoś nic innego poza testami nie pisałam w Groovy, ale naprawdę piękno. Po prostu nie wiem, czy was to zachwyca, mnie zachwyca taka struktura. I tutaj właśnie jak given when jest częścią języka. To są normalnie słowa kluczowe, nie? To tutaj się nie da pisać po prostu inaczej. Także jak ktoś lubi bardzo, to jest to dobra droga. No i JUnit 5 to w ogóle wcale nie jest nowość, to jakoś już mówił ostatnio o nowinkach. Ja powiem tylko o tych, które wydają mi się dość interesujące. Przede wszystkim o tym, że ten JUnit się podzielił i że jak ktoś pisze w JUnit 4, to musi używać vintage. I to w ogóle jest takie no, przejście na tą piątkę. Ale jak się chce pisać tylko w piątce, to wystarczy sam Jupyter, bo myślałam, że będę musiała wrzucić do Poma też platform, ale okazuje się, że platform nie jest konieczne. No jest assert all, które robi kilka asercji, znaczy nie jednocześnie, ale fajne jest to, że jeśli jakikolwiek test po drodze się wysypie, to te asercje idą dalej, nie tak jak zwykle, że po prostu test się zatrzymuje. I to się może przydać, na przykład jeśli test sprząta po sobie, bo zazwyczaj jest tak, że jeśli test się wywala, no to po prostu wychodzi już później i mogą zostać różne śmieci. Mi się takie rzeczy zdarzały, jeśli test nie przechodził. Jest display name, czyli nazywanie testów takim językiem naturalnym. Ktoś kocha notacje, to jest dla niego. I assert prose, który działa trochę inaczej niż się spodziewałam, ale może jeszcze nie wszystko wiem o tym. No pokażę wam przykłady. Jest jeszcze taka konwencja, nie wiem czy tutaj, ale jest assert i expert. Assert generalnie powinien wywalić tak. Test, a expert to jest, że oczekuje, czyli zaraportuj błąd, ale pójdź dalej posprzątaj. Ale to jest żabowe, czy to jest spokowe? To jest generalnie królowa konwencja i ja jestem tak pomiędzy C++ a Java, więc mi niektóre pomysły przychodzą z cepa. Ale generalnie jest ludzi, część ludzi coś takiego wymyśliła. I to dosyć fajnie. Czyli, że to są takie opcjonalne, że. To dosyć fajnie porządkuje kod, bo expert mówi, że. Jeżeli nie zajdzie, tak, to on zaraportuje już do wyniku, że test nie zdał, ale test idzie dalej. Okay. Jak się to czyta, to też fajnie widać, pewne rzeczy z tego wynikają. To rozwiązuje ten problem. Fajne jak się rzeczy, używa tak. BDD, tak. To można wpisać dane przykładowe i można wpisać, które testy mają się wywalić. Więc jakby z natury można wpisać błędne dane. Tak. Czyli oczekujemy, że test nie przejdzie. Tak, jeżeli piszemy dane, które wiemy, że są błędne, to jest czasami dość przydatne, bo możemy na przykład, jeżeli mówisz o walutach, sprawdzić, że jeżeli ktoś pisze zamiast kropki przecinek, to w zależności od tego, jakiego się używa języka, to... A ta konwencja z expect to chyba w Javie to w assert J-u, bodajże w Wiśni. Tak, biblioteka ona jest dość stara, bo oczywiście JUnit 4 nie przychodził z fajnymi asercjami. W Asset JUnit bodajże to jest właśnie takie rozgraniczenie. Jeszcze są assumptions, ale to jest osobny temat. Bo w spoku jest z kolei wołanie wielu naraz, nie? Tam jest, to jest chyba when i drugie słowo kluczowe, które nie pamiętam. Ale no to jest fajne, takie wybuduje się tabele, wywołań i nie trzeba za każdym razem tworzyć nowego testu albo no, łamać tej konwencji, po prostu sprawdzać nie wiem, kilkunastu rzeczy naraz, tylko po prostu... Test NG tak też jest. O, możliwe, test NG nie wywołań. Where. Where. I to drugie to jest... Nie wiem, wiem, że to... Albo expect, albo... To sprawdzę to później. Google testach jest coś takiego. Tak? Google test, ale one są w CEPA.
Okej, okay. No to ja niestety... Ale można zaimportować dobre pomysły. Tak, tak. To w ogóle zauważam, że tak się dzieje z Javą, nie? Że jak teraz wyszła nowa wersja Javy, ja tam zobaczyłam tą dokumentację i mówię, Boże, jak skala! Bo to tak jest, że różni ludzie się obrażają na Javę i odchodzą do innych języków, bo tam jest coś, po czym w Javie to coś pojawia się. No dobra, z moim poślizgiem, nie? Ale się pojawia. Takie 10 lat. No tak. Nie szybciej niż nasze filmy. To prawda, szybciej niż filmy z wrocławskiego Dżuga. Dobra, nie szybciej. Ale równie szybko. Dobra, bo tu jest kawałek mojego poma i tyle potrzeba, żeby mieć Jayunita piątkę u siebie. Jakbyście mieli problem z Javą, to są trzy miejsca, w których ustawia się wersję Javy, zwłaszcza jeśli robicie lambdy w tym Assert Allu, to są trzy miejsca, w których ustawia się wersję Javy w projekcie i zawsze jest problem, żeby znaleźć to trzecie miejsce, bo na przykład tam jest ustawiona Java 5. I no, jakbyście mieli kiedyś taki problem, to napiszcie do mnie, bo już przeczytałam cały Stack Overflow na ten temat i już wiem, gdzie to się robi. Ty masz też blog posta. Blog posta na ten temat. Myślę, że nikt tam na moim blogu nie będzie szukał takich rzeczy, ale może kiedyś to zrobię. Display name, tak jak już mówiłam, pozwala nam na pisanie w języku projektowym, czyli u mnie to był angielski. I później w raporcie testów pojawia się ta nazwa, w przeciwieństwie na przykład do tego testu, który nie miał takiej anotacji. Wydaje mi się, że to jest takie trochę bardziej eleganckie. Mi to przypomina testy ze skali, więc się jaram, nie? I ładnie, moim zdaniem ładnie to wygląda. Chociaż nie jestem wielką fanką anotacji. Assert all, to też już trochę mówiłam na ten temat. To po prostu podaje się kilka lambd. Ten message w zasadzie jest opcjonalny i on się mi akurat w tym raporcie się nie pokazał, więc nie, może coś źle zrobiłam. Dodałam ten message właśnie celowo, żeby go przetestować i on mi się nie pojawił w tym raporcie. Po prostu pojawiły mi się takie dwa wyjątki, bo chciałam dwa raporty błędów. Specjalnie wywaliłam ten test, żeby to zobaczyć. Tutaj w ogóle jest rates, także widzicie design tego kodu. No, zapraszam do pull requestów. I Assert Pros, który w momencie, kiedy ten test, próbowałam go wywalić na różne sposoby i wywalał mi się tylko tutaj. Nie wiem, może ktoś ma więcej doświadczenia z Assert Pros, ale wydawało mi się, że jeśli tutaj przyjdzie coś innego, czyli na przykład przyjdzie null pointer exception, to on powinien tutaj się wysypać. Nie. Sprawdza dokładnie ten exception, który jest na podaniu. Okej. To szkoda. Ja myślałam, że tam takie fajne rzeczy będą pisać, nie można. No to też trochę. Może w następnej wersji to będzie. Ale w każdym razie. No, jest taki miły dodatek, nie? Ja tam już nie widzę jakiegoś wielkich use case'ów na używanie tego w projekcie, ale myślę, że to jest fajska. Tak. No, znaczy, w Javie niestety tak. W Javie będziesz miała dużo... Ale to wtedy testujesz to, nie? To. Ja tu bym chciała jakieś, wiesz, szaleństwo porobić, że jak mi kod zwraca jakiś inny exception, to że on się... nie wiem, może tutaj musiałabym wypisać jakieś inne warunki, nie? Że sprawdzać jakiś typ na przykład, czy klasę jego. To może wtedy... Tak, zaraz poproszę, jak dopisujesz message, to ten message się pojawi. Jeżeli żaden exception nie został rzucony, lub został rzucony inny exception, tak? Okej. Okay. Czyli to jest ten case, kiedy rzucał ci null pointera i możesz, tak, sobie wyświetlić specjalny message. To jest po prostu trzeci parametr wtedy w Assert Pros. Tak, do message'a mi się doczepia. Jak rozrobiłam z kropką i bez kropki, to się udawało wysypać, ale... No, jestem zawiedziona. Jak nie udaje mi się czegoś tak wysypać spektakularnie, to jak robię na przykład testy performance'owe i robiłam na przykład taki raport na moją prezentację, no i próbowałam tam odpalać 100 razy, 1000 razy i tak dalej i po prostu ciągle działało. I jestem zawiedziona w tych momentach, po prostu się nie da czegoś wysypać łatwo. Jaka jest zaleta wpisania Assert Pros zamiast try-catcha zwykłego na metodzie testowalnej? W teście? O. Jest. Znaczy, po to prawdopodobnie wystawili go w API, że to jest, nie wiem, znaczy, bardziej czytelne. Znaczy, jak mam framework, które opakowuję raczej, czyli pewnie do tego się zastanawiam, jaka jest zaleta korzystania z tego.
Nie wiem, czy jest. Czy może to być po prostu jakaś konwencja, którą wybierzecie, nie? Jako zespół. To wydaje mi się, że w ogóle w testach jest tak dużo dróg, którymi można pójść. Ja nawet jak pisałam te testy, to wiecie, no kojarzy się ten problem, że siadacie i jest pusty ekran i musicie coś napisać. I Ketchup jest ten problem, że musisz jakoś obsłużyć to, co jest fajne, czyli w momencie, kiedy poleci zupełnie inny wyjątek. No tak. Może no, się wysypać cały... W testach jednostkowych to jest problem. Może się wysypać cały test, może na przykład zostać wyniesiony aż do poziomu CI. I CI zatrzyma builda nie z powodu, że test padł, tylko z powodu, że wysypał się program. I to już wtedy jest problem, tak? Jest zupełnie inny objaw. Tak, no możesz nie znaleźć tego tak prosto. To, no. To prawda. Jest null pointer. No, null pointer ma świetny opis. Null. Szukaj. No, był gdzieś null. Proszę bardzo, tu masz tak. Więc. Dobra, to jest temat na after. Czy ja zawsze lubiłam pisać testy? Nie, nie lubiłam i tak jak tutaj jest napisane, szukałam różnych powodów, żeby nie pisać, bo wydawało mi się, że to nie jest temat na test, albo to jest zbyt oczywiste, żeby pisać test, albo napiszę ten test później, bo musimy dostarczyć tego feature'a do piątku na produkcję i tak dalej. I dopiero z taką praktyką i z tym wsparciem i z tym, że po prostu napisałam bardzo, bardzo dużo testów, dopiero przyszła ta pewność. Mój kolega Andrzej Bednarz jest w ogóle takim orędownikiem TDD, ale na takim w ogóle meta levelu. Ja czasami jak on prosił mnie o jakiś tam review, bo utknął gdzieś z projektowaniem w ogóle feature'a. Ja przychodziłam i mówię, no to co ty robisz? On mówi, mam tu taki test. Czujecie, w ogóle nie było tam żadnej implementacji i on już pisał do tego testy. Tak był nauczony i to było fantastyczne, bo on już później nie musiał do tego wracać i dopisywać testów, tylko on już jakby projektował na poziomie pisania testów. I to jest no zupełnie inny poziom, bo to nie chodzi tylko o tą pewność, co się stanie, jak ja coś wypchnę na produkcję, ale że jest mi łatwiej w ogóle robić jakieś R&D, że jest mi łatwiej projektować cokolwiek, bo ja wiem, czego oczekuję. To jest najtrudniejsze, czego ja w ogóle oczekuję i od tego powinny być testy, że ja robię krok wstecz i się zastanawiam, co ja w ogóle będę pisać. Z testami jednostkowymi szczególnie jest tak, że jesteś swoim użytkownikiem. To jest trudne, jeżeli nie znasz biznesu. Tak, jeżeli sam siebie nie umiesz użyć, no to masz problem. Dokładnie. Dlatego dobrze jest się interesować biznesem czasami. Czy testy jednostkowe wystarczą? Nawet się odpala. Oczywiście, że nie. To jest mój ulubiony, ale są też takie z szufladami i z kuchenką na przykład. Ja z kotem, szufladą i drzwiami do łazienki. Dokładnie. Albo takie rozsuwane drzwi, które się zamyka w jakiś inny sposób. No, wiadomo, że unity nie dadzą 100% pewności. Musimy też mieć jakieś testy integracyjne, jakieś inne też rodzaje testów. No bo nie przetestujemy całej aplikacji. To jest też moje ukochane zdjęcie. Ja w ogóle tutaj byłam troszkę w szoku, bo myślałam, że M i W to jest jakby one są swoim lustrzanym odbiciem. A nie są. I ja też mogłabym tak wepchać w sumie. To zależy chyba od fontu szczerze. Ale jak poznasz jakiegoś drukarza, to nie mów takich rzeczy. Oni są bardzo nerwowi. No tak. Mój mąż jest frontendowcem, też staram się nie mówić takich rzeczy przy nim, nie? Nie piszemy takich testów, nie? Które są tylko po to, żeby te 80%. To zazwyczaj takie testy biorą się właśnie z tego, że ktoś nas zmusił do czegoś. No i my nie chcemy być zmuszani, tylko chcemy wpisać te testy dlatego, że one nam dają jakąś wartość, a nie dlatego, że trzeba, że wypada. No i takie trzy rzeczy na koniec. Po pierwsze, mierz siły na zamiary, bo nie wszystko trzeba testować i nie wszystko trzeba testować naraz. Znaczy, jak mamy projekt, do którego nie ma testów, to nie zatrzymujemy developmentu na 4 sprinty i nie piszemy tylko testów, bo to się źle skończy, ludzie się wypalą, zwolnią i w ogóle nie robimy takiej sytuacji. Po prostu scoutem dopisujemy po trochę. Ja teraz akurat pracuję w takim projekcie, gdzie mamy taką część trochę legacy, tą C-sharpową i na początku tam było bardzo, bardzo mało testów i teraz tych testów jest coraz więcej, dlatego że za każdym razem jak ktoś pisze nowy feature, to pisze nie tylko testy do tego feature'a, ale też trochę naokoło, tam gdzie ich nie ma. I ja na początku się bardzo bałam tego, bo ja nie jestem, wiecie, jakimś
super specjalistą C#, ale przez to, że pisałam coraz więcej i więcej testów, to piszę je teraz chętniej i piszę je teraz z takim większym zaangażowaniem i z większą odwagą. Także to przyjdzie z czasem, bo trening czyni testera. I im więcej piszesz, tym lepiej piszesz. I to nie chodzi tylko o to, że będziesz pisać więcej, ale też będziesz pisać lepiej. Po prostu te testy będą mieć coraz większą wartość. I dla kogoś, kto będzie siadał do kodu twojego, to będzie takie, no może nie wow, nie? Bo nigdy się nie zachwycamy cudzym kodem, umówmy się, ale takie całkiem spoko. No i znajdź wsparcie, bo w grupie jest raźniej, tak jak mówię, no ja prawdopodobnie, gdyby nie taka presja trochę mojego zespołu, to bym nie polubiła pisania testów, ale przez to, że my pisaliśmy tych testów bardzo dużo, że pracowaliśmy normalnie na co dzień w parach i że pisaliśmy TDD normalnie do dochodu, nie powiem produkcyjnego, bo to było R&D, także nasz kod nigdy nie wylądował do produkcji, ale to był kod, który miał potencjał wylądowania na produkcji, to był finalny kod, który tak pisaliśmy w ten sposób. Także są takie sytuacje, że tak się robi. I jeśli chcecie poczytać więcej, to tutaj, albo popatrzeć więcej, to tutaj jest ten kod, o którym mówiłam, tak jak mówię, zapraszam do pull requestu. Boże, to jest ten kod. I odnośnie prywatnych metod, to tutaj jest ta opinia właśnie, że to Bóg was opuścił, jeśli piszecie takie testy, a tutaj jest programer i wątek po polsku, który gdzie tam różne osoby mają różny punkt widzenia na ten temat. Czyli piątka, jak widzicie, świeżynka, nie? Półtora roku temu. Różne fajne przykłady. Konwencja nazewnicza tutaj jest kilka takich popularnych. No i Give and Wend Them, też stary jak świat, ale ciągle aktualne. I tutaj jest miejsce na owacje oraz pytania. Czy korzysta z BDD? Z BDD? Tak. Nie korzystam. Otarłam się jakby o te testy takie behawioralne i bardzo przyjemnie mi się to pisało, ale skończyłam pracę w tym projekcie i już jakoś nigdy więcej do tego nie chciałam. Na początku mówiłaś o utrzymaniu. Co miałeś na myśli, że są ciężkie w utrzymaniu testy? Testy? Jeśli za każdym razem, jak zmieniasz implementację, musisz zmieniać testy, to one są wtedy bardzo ciężkie w utrzymaniu. No czasami się tak zdarza, tak jak piszemy jakąś dużą rzecz, no to oczywiście, że te testy będą się zmieniać, ale testy nie mogą być bardzo, właśnie to testowanie metod prywatnych jest słabe, bo za każdym razem, jak zmieniasz metodę prywatną, co no, dzieje się codziennie, umówmy się, no to codziennie trzeba zmieniać te testy, więc testy powinny być jakby rzadziej zmieniane niż kod produkcyjny. Jeszcze takie pytanie. Tak. Czekają na wymówki do pisania testów, bo to jest w internecie. A to wiecie. Okej, ale dobra. To jest jedna rzecz. Ja nie piszę testów, tak, ale to nie jest część jego pracy. To jest jedna z wymówek. To jest ten sposób na spacyfikowanie. Zwolnić. To znaczy, spacyfikowanie mocne słowo, tak? Ale często się chce spacyfikować. U nas zawsze dobrze działała w moich zespołach, w których pracowałam, presja taka zespołu. Czyli jeśli wszyscy piszą, i jedna osoba nie pisze, to z reguły kończy się to tak, że ta osoba albo zaczyna pisać, albo się zwalnia, nie? To nie wiem, jak bardzo jakby chcesz tą presję tutaj wymóc. Ja nie prosi wpisać definition of them? Znaczy, moim zdaniem w ogóle nie ma czegoś takiego, że to nie jest mój obowiązek. Ja mam też taką prezentację na przykład o wydajności aplikacji, o performance. Ja też uważam, że tak samo jak testy, to performance jest odpowiedzialnością nas wszystkich. I to nie może być tak, że jedna osoba klepie testy, a wszyscy inni mają to gdzieś. No, taki projekt skończy się prawdopodobnie tak, że ta osoba się zwolni i wtedy już w ogóle nie będzie testów. No, presja i też ludzie czasami nie piszą testów dlatego, że nie potrafią, więc może jakieś szkolenia. Na u nas było sporo takich szkoleń i wtedy naprawdę wszyscy pisali. Okej, niektórzy wymazywali kod poprzednika i pisali swój, ale no, pisali te testy, więc jakby ten cel został spełniony. Ja słuchaj, mieliśmy takiego kolegę, który bardzo mało testów pisał w ogóle, jak pisał to raczej przez maina i on sobie gdzieś coś na bok odpalił.
Zacznij od nastawienia dobrego testera. Takiego rzeczywiście kutego na cztery kopyta. Takiego upierdliwego w sensie. Takiego, który umie znaleźć. I on znajdzie i udowodni takiemu człowiekowi, że jednak testy to jest nie głupia rzecz. Ale nie, to ja tylko dam swoją uwagę do testów. Ja uważam, że nie ma czegoś takiego do pokrywania, skupianie się na pokrywaniu 95% tym, bo są ludzie, którzy mówią 95% jest podkryte, nie ma błędu. Trzy kliki, leci expection, dzień dobry i o co chodzi. Ja bardziej bym się skupił na tym, że jeżeli chodzi o pisanie w ogóle testów, dla mnie, uników i całej reszty, dosyć ważną rzeczą jest komunikacja między testerem automatycznym i testerem i deweloperami w pisaniu tych testów unitowych i wskazywaniu, co może nie być pokryte i co by warto było pokryć jakimś testem automatycznym, który byłby związany z backendem i byłby na tym kolejnym poziomie wyżej, czyli testem systemowym. Bo trochę wyżej są testy systemowe, testy jakieś tam funkcyjne, tego typu rzeczy i sprawy. Natomiast testy, pisanie unitowe, to jest mimo wszystko banki pokryje 95%, będziemy szczęśliwi, zamiast trzech testerów co jednego. Mm-hmm. Bo tak to się nie zakończyła dyskusja, jak była u nas zespoła. Natomiast jestem ciekawy, czy kiedykolwiek pracowałaś w zespole, w którym tester był odpowiedzialny za pisanie testów unitowych. Znaczy ja w ogóle teraz pracuję w zespole, w którym nie ma testerów i my piszemy testy, deweloperzy. Spotkałam się tylko z automatami, to znaczy albo takimi testami na poziomie powiedzmy Selenium, albo z testami na poziomie na przykład Postmana, bo Postman też pozwala fajnie testować API i takie testy. To akurat nie był tester, ale jakby nie deweloper, o tak. Także... To był, jak to nie był tester, ani deweloper? To jest ciekawe. Są inni ludzie w zespołach też. No u nas w ogóle mamy taki specyficzny zespół, że bardzo w testowaniu pomagają nam, pomaga nam ta część biznesowa. I to nie wynika z tego, że oni znają biznes lepiej niż my, bo my też musimy znać bardzo dobrze biznes, bo jesteśmy małym zespołem i po prostu w taki sposób pracujemy, ale wtedy wymieniamy się też pomysłami, bo jeśli osoba biznesowa testuje aplikację i to niekoniecznie na poziomie interfejsu, tylko na przykład sprawdza API albo coś takiego, to też bierze udział w projektowaniu, bo zgłasza jakieś uwagi i tak dalej. I no, w ogóle moim zdaniem warto rozmawiać. Warto rozmawiać, bo komunikacja w zespole jest kluczowa. I to znaczy, czy to jest komunikacja między deweloperami, czy między deweloperami i testerami, czy między testerami, czy jeszcze jakby wychodząc poza naszą zwykłą strefę komfortu, czyli takie zespoły techniczne, no to zawsze nas to trochę ubogaca i też sprawia, że te testy są lepsze, bo my przestajemy pisać testy dla samych testów, bo zgadzam się, że pisanie jakiegoś procentu jest bez sensu, dlatego że będziemy po prostu, wiecie, to tak jakby nam płacili za linię kodu, to po prostu będziemy pisać bardzo dużo linii kodu, które najczęściej będą bez sensu. Chodzi o to, żeby po prostu wiedzieć, dlaczego się testuje. I ja tu pracuję w takiej firmie, gdzie no, piszę dzisiaj rzeczy, a jutro one idą na produkcję albo nie, to ja naprawdę testuję dobrze te swoje rzeczy. I to testuję ja na każdym poziomie łącznie z Wójcem, bo po prostu jest mi wstyd, jak coś takiego wyjdzie i wiecie, ten dreszczyk taki, o którym mówiłam na początku, jest, po prostu się pojawia. Więc jakby taka odpowiedzialność za kod, który się pisze, bo ja akurat nigdy nie pracowałam w tym zespole, ale znam tę historię w postaci wojny. Deweloperzy, testerzy i deweloperzy w ogóle wypuszczają, oni są artystami kodu i oni nie będą pisać testów, bo to jest niegodne w ogóle. No, nie robimy tego, no. Wszyscy jesteśmy jednym zespołem i jesteśmy odpowiedzialni za produkt. No i tyle, no. Warto rozmawiać. To tylko dodam, że jakbyś szukała nazwy, to tak naprawdę takiego kogoś, to można brać tak na obecnych realiach quality analysty. Quality analyst. Trochę to bardziej w tą stronę idzie, bo to jest już quality jest testowane na poziomie samych business requirementów i coraz więcej jakby jest wkładane nacisku na to, żeby to było osobą zespoła i trochę z testerów manualnych przedstawiamy się na QA-ów, QA inżynierów, tego typu rzeczy. No ale ja spotkałem się, jest jedna bardzo fajna firma we Wrocławiu, już nie pamiętam teraz nazwy, natomiast oni mają bardzo fajny sposób na pisanie całej aplikacji. Mhm. Mianowicie cała aplikacja jest pokryta testami jednostkowymi, za które odpowiada oprócz
oprócz programisty odpowiada tester, który również z nimi pisze, sprawdza te testy jednostkowe. Jeżeli są, uważa, że powinny być dopisane, po prostu mówi, co ma być dopisane jego zdaniem, to jest dopisywane. On dodaje do tego testy automatyczne i na czym polega najfajniejsza rzecz? Ponieważ to jest ich własny produkt, w momencie, kiedy jest jakikolwiek bug, ten bug jest pokrywany przez test jednostkowy, jeżeli to jest bug jakiś API albo tego typu sprawy, metody czy czegoś innego. Natomiast sam tester dopisuje test automatyczny i po interfejsie, i po już tam warstwie wizualnej. Ale już w momencie, jak bug występuje. Jak bug występuje, zostaje naprawdę. To jest naprawdę dobra praktyka, żeby dopisywać testy, to jest, to jest naprawdę, oni mają, oni mówią, że od momentu, kiedy to wprowadzili, bugi na produkcji praktycznie się nie zdarzają. Ale pytanie, czy to jest dlatego, że jest dobry proces, czy dlatego, że ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać, bo tutaj wracamy z kolei do tego, jak zmusić ludzi do pisania testów. To jest proces. W tym wypadku jest to proces, bo jest to związane również z tym, że oni mają bardzo mocno testowane wszystko na sitach i na tego typu sprawy. I tu chodzi przede wszystkim o to, że oni mają klienta, z którym kontrakty są tak podpisane, że po prostu każda godzina, kiedy to jest padnięte, to są tak gigantyczne koszty, że znaczy to ten w ogóle to co mówisz o pisaniu testów pod buga konkretnego, to jest taka dość stara metodyka, która się wywodzi jeszcze z lat 60. A wynika z tego, że w systemach przetwarzających duże ilości danych wielowymiarowych, nazwijmy to tak, nie jesteś w stanie wymyślić wszystkich edge case'ów. Po prostu człowiek nie jest w stanie wykombinować wszystkiego, co się dzieje. I na przykład tworząc, przepisując Elixira na Java kilka lat temu, Elixira system rozliczeniowy, też w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że testowanie na bazie bugów obecnych i na bazie bazy bugów z przeszłości ułatwi nam po prostu robotę, tak? Bo się nagle okazało, że jednak Java nie umie dodawać i to wychodziło, tak? I tutaj przejście przeszło płynnie, chyba nikt nie stał się pieniędzy, więc... Czy to jest taki... Chyba. Tworzy scenariusz... Znaczy, to się w ogóle... Tak, to się w ogóle przekształciło w coś, co John Hughes, czyli twórca Haskella, opisał jako property-based test. I generatory, które automatycznie potrafią wykryć wszystkie edge case w skończonym czasie, powiedzmy, dla danego kodu, gdzie test zaczyna się od jakiegoś ziarna losowego kompletnie i on sobie zaczyna je mutować, zmieniać, patrzeć, gdzie są edge case, w którym miejscu się wyzwala. I wszystko wystarczy później tylko analiza błędu. Tak naprawdę widać, że ej, ale to powinno działać, tak? A nie działa. Dlaczego? Ale to wchodzimy w języki funkcyjne, w których to jest możliwe, w językach obiektowych to jest... Może nie... Będzie! Będzie! Za 20 lat będzie. Będzie, ale to jest kwestia samego języka. Zresztą, co by dużo nie mówić, jest taki język DAF. W tym testu się nie pisze, to nie ma potrzeby. Bo na poziomie... Na poziomie kompilatora jest checker, który na podstawie tego, co deklarujesz w metodzie, sprawdza, czy wywołania metody w ogóle mają sens, jeżeli na przykład mówisz, że jesteś w rodzaju guardiana, strażnika z Erlanga, który mówi, że ta metoda nie może być wywołana z parametrem innym niż i nie może zwrócić czegoś innego niż. Ale to są testy na poziomie kompilacji. Czy to jest gdzieś, tak. Ktoś tego używa? Microsoft tego używa. Oni zaczęli tego używać i wygląda to ciekawie. Przy czym to nie jest takie super produkcyjne, to jest fajne do R&D, do sprawdzania chociażby koncepcji, tak, algorytmów. Troszeczkę inny biznes. Dobra, widzę, że tutaj dyskusja się rodzi powoli, to może tak. To ja jeszcze mam takie pytanie wychodząc z strefy komfortu, jak tacy to cytują ciebie. Skąd Peggy Brown? Peggy Brown? Użytkownicy rejsów nie znoszą za to, bo Camel Case w nazwie na GitHubie. Nie wiem, po prostu musiałem, wiecie, kojarzycie ten problem pustego ekranu, musicie coś wpisać. Też co przyszło mi do głowy, to było Peggy Brown, jak już zostało i tak komituję. A, że w radiu akurat taka pewna piosenka. To wygląda trochę komicznie, jak komituję do kodu produkcyjnego.
jakoś tam jest na przykład review zrobione przez Pegifan, nie? To takie... Tak, w cepie 20 są już kontrakty i do zakład, że Java skopiuje. Mhm. To jest tylko kwestia czasu. Java to raczej nie. A to jest... Tak. I ja trochę chciałem Ciebie zhejtować. Proszę. To jest zamierzone. Tak, dlaczego? Ja jestem takim zatwardziałym backendowcem, który nie chce wychodzić poza backend, poza granicę restów ściśle określoną. I po pierwsze, drugi raz pod rząd jestem na szalenie ciekawym czaku, także dziękuję, ale który mówi o rzeczach oczywistych. W krótkiej mojej karierze programisty w tym życiu nie pracowałem w zespole, gdzie pracowaliby testerzy i gdzie do obowiązków deweloperów nie należało pisanie testów jednostkowych, integracyjnych i testów end-to-end, które te właśnie resty testują, czy one działają tak jak trzeba. I dla mnie jest to, to wszystko, o czym mówiłaś, jest zupełnie oczywiste, no nie wiem, tak, jakby stanę z wyraźnością. Z wyraźnością po prostu, ale jesteś bardzo dobrym deweloperem. I właśnie nie jestem dobrym deweloperem. I właśnie jestem ciekawy reakcji sali, czy rzeczywiście są ludzie, którzy pracują w zespołach, gdzie się nie pisze testów, gdzie się... Mi się wydaje, że w świecie Javy jesteśmy już w tym miejscu, że po prostu testy się pisze i że to wszystko działa po prostu, że TDD, BDD, tym podobne rzeczy są skróty znane i używane na co dzień. To, że są znane, to nie znaczy, że są używane. Jakieś gerkiny, jakieś takie inne, kukumbery, te rzeczy, wszystko, to my wiemy, to my po prostu już, w ogóle żeby nas przyjęli do pracy, to my musimy o tym opowiedzieć na rozmowie rekrutacyjnej i już. Ale żeby pisać dobre testy, to nie wystarczy pisać testów, bo jakby ja się spotkałam z tym, że byli ludzie, którzy nie chcieli pisać testów w projekcie i byli też tacy ludzie, którzy pisali po prostu złe testy, słabo utrzymywane. I to się dzieje nawet pracy z seniorami. Ja wiem, że temat tej prezentacji, on był oznaczony jako easy, także wiesz, może nie jesteś już na poziomie easy. Ale naprawdę z mojego doświadczenia wynika, że proste rzeczy czasami trzeba najczęściej powtarzać, dlatego że właśnie jak się z czymś tam posłuchasz i obędziesz i tak już ci się po prostu już nie możesz słuchać tego więcej, to najczęściej się zamykasz na to. I ja byłam na takiej prezentacji odnośnie machine learningu i AI-a. To była akurat w tym slajdzie, więc to był AI. Kojarzycie tą różnicę, nie? Że jak jest kod, to jest machine learning, a jak są slajdy, to jest artificial intelligence wtedy. Więc to była artificial intelligence. No i Marek mówił o tym, że my już jesteśmy tak bombardowani z każdej strony informacjami, że my się zamykamy w ogóle na jakieś nowe wizje, na jakieś koncepcje. Więc jakby ta prezentacja się wzięła z tego, że ja spotkałam wiele osób, które mówią, słuchaj, u nas ludzie nie chcą pisać w projekcie testów. Jak mamy ich do tego namówić? Albo jak zacząć pisać TDD? Jak zacząć robić to dobrze? Bo to nie chodzi o to, żeby to robić, tylko żeby właśnie, żeby to miało jakąś wartość. Nie? Poza tym jest, pamiętaj, że jest cała masa kodu, który już istnieje, który jest, który był pisany w narzędziach nietestowanych, albo był pisany przez ludzi, którzy nie wiedzieli, co to są testy, bo pisali go 10 lat temu. Byłem w takim projekcie. 10-15 lat temu. Byłem w takim projekcie i tam były manualne testy regresyjne, sprawdzało się na poziomie frontendu, czy po zamianie procedury jednej na drugą cały system działa tak samo. Co było upiorne. Co było pracą? Trzeba było pracę. I jeżeli mogę, to drugi hejt, powiedziałeś coś, co mnie zabolało strasznie na samym początku, że jeżeli piszemy projekt dla siebie, to postarajmy się, żeby to był projekt biznesowy i ja na to powiem nie. Ale... Za projekty biznesowe nam płacą, jak piszemy coś dla siebie, to napiszmy na przykład tak zwięzły kod, którego nam na żadnym kodlinie nie puszczą. Albo użyjmy takich liczerów języka,
który nam Team Lead nie puści i tak dalej, bo tylko wtedy mamy okazję to zrobić. Natomiast wieczory biznesowe to po prostu przychodzimy do pracy, nam płacą i... Okej, okay. Trochę inaczej rozumiemy biznes, bo mi chodziło o to, żeby zawsze stał jakiś scenariusz za tym i żeby nie pisać, znaczy... Ja byłam na wielu prezentacjach, gdzie przykłady były fubarami i no ja na przykład nie lubię takich przykładów, bo dla mnie jest to sobie trudno zobrazować, bo fubary zawsze działają. Czy chodzi ci o biznes jako użyteczność? Tak, jako użyteczność, jako scenariusz. Czyli jako inaczej, modelowanie rzeczywistego problemu. Tak, to jest dla mnie biznes, czyli coś, co nie jest jakby matematycznym jakimś, nie wiem, algorytmem czy coś takiego samym w sobie, tylko że my rozwiązujemy prawdziwy problem, dlatego że wtedy dopiero się uczymy. Bo jak musimy wymyślić nazwy dla testów, które nie są trywialne, to dopiero wtedy zaczynamy główkować, nie? Tak. Okay, ale proszę bardzo, możesz pisać jednolinijkowce, jeśli robisz to w domu i nikt tego nie później nie rekiuje. Nie, wystawiam to na GitHubie. Okej. O kurde. Aż zajrzę. Mam jeszcze dwa pytania, ale są tak już daleko od tematu, że... Dobrze, to może później. A korzystasz na przykład z testów mutacyjnych do poprawy jakości testów jednostkowych? Czy ja korzystałam? Mhm. Nie, nie korzystałam. Ja tylko byłam odbiorcą, to, że chodziłam na prezentację i chciałam to kiedyś zrobić, ale nigdy się nie dało. Z testami mutacyjnymi, jak chcecie wprowadzić w projekcie, to jest ten problem, że one są długotrwałe. I zazwyczaj osoby odpowiedzialne za cykle wdrożeniowe będą miały duże opory przed wprowadzeniem czegoś na przykład co dokłada do buildu 30-40 minut. Jeżeli dobrze... Znaczy ja się nie mam takiego problemu, bo ja tworzę mikroserwisy, więc to są bardzo małe fragmenty projektu. Na przykład test mutacyjny przy 300-400 testach trwają około 15-20 minut. Ale to jest dużo. Ale mam osobne buildy do tego, więc to jest... Ale jak czekasz, żeby cię opuścić, to jest dużo. To jest wchodzi. A mógłbyś ty albo ktoś, kto jest obecny na sali, to robić to na produkcji, zrobić prezentację użycia testów mutacyjnych, bo to na przykład mi bardzo kręci, natomiast nie spotkałem się w Javie z użyciem mutacyjnych. Mamy pierwszego kandydata na testów. W Javie jest ogólnie biblioteka PyTest, test PyTest, którą można sobie skonfigurować, nie wiem czy korzystacie z któregokolwiek Continuous Integration, ale dzięki się po prostu powinien skonfigurować razem z raportami pokazującymi, które fragmenty nie są pokryte, które mutatory wykryły błędy i tak dalej. W przypadku skrajne można tam skonfigurować, kilkanaście mutatorów można zdefiniować. Można po prostu definiować. Jest temat na koniec. No to nie, bo to jest temat na to jest temat. Zresztą Robert poszukaj ten. Tomek Dziubkowski robił, jest u nas na kanale Mutants vs. Zombies, taka prezentacja i właśnie on opowiada o testach mutacyjnych. Tomek jest akurat takim hardkorowym testerem, więc... A ja mam jedno pytanie. Czemu w takim razie 20 minut to jest za dużo przy testach na produkcji, skoro że jesteśmy przy tym temacie? Znaczy, że 20 minut to jest za dużo. No to jest za dużo. Ale... Znaczy nie, bo to zależy. Nie, bo... Nie, prawda jest taka, że obecnie wszyscy dążą do tego, żeby ten czas był krótki, żeby to się... Jak to, masz mikroserwisy, żeby to się stało nagle, tak? Ale, no dobra, okej. Okay. To nie jest kwestia tego, że to trwa 20 minut. Mi to jest wszystko jedno, licyt jako system rozliczeniowy budował się 48 godzin. Puszczało się w piątek wieczorem, przechodziło się w poniedziałek, rano, było gotowe. Nie właśnie, Ja wiem, że to nie twój projekt, ja wiem. Ciężko jest ludziom przeskoczyć przez tą barierę taką psychologiczną. 20 minut to dużo, tak? Bo oni by chcieli kliknąć tak za 3 minutki i... Nie da! Ale to chyba zależy, ile dostajemy dziennie, nie? No to jak powiedzmy Netflix robi tam, nie wiem, 100 deploymentów dziennie, czy coś w tym stylu, Canary Deployment gdzieś tam puszczają jakieś rzeczy, no to wiadomo, że wtedy to jest za dużo. No. Ale gdyby wszystkie trwały 48 godzin, to one po prostu miałyby takie prolaga, nie? I wszystkie by dochodziły tam do... Dokładnie. To chyba zależy od tego, jak masz zbudowaną platformę. Platformę tak, że masz Continuous Integration czy Continuous Development, tak? W zależności od tego. Jesteś w stanie jednocześnie pracować na kilkunastu różnych wersjach, to możesz działać tak jak Netflix, że chodzą ci małpki i ci wywalają dowolne elementy infrastruktury
I kod powinien sobie z tym poradzić. Jeżeli nie masz takiej platformy i działasz według starych zasad, gdzie budowanie trwa powiedzmy 48 godzin, to stosujesz inne narzędzia i to jest dostosowanie narzędzi i praktyk po prostu do tego, co masz do środowiska, więc nie wszystkie narzędzia da się zastosować wszędzie. No i tego część osób nie rozumie, bo próbuje wdrażać nowe metody. No. Rzuciłaś żart na temat Agile'a na początku. Nie wiem, ile osób go zrozumiało. I Agile nie wszędzie się sprawdza, jeżeli mamy wyznaczony konkretny termin, konkretny zakres, to Agile może nie jest najlepszą, prawie nigdy nie jest najlepszą metodologią wdrażania, tak? No ale to większość osób nie rozumie po prostu, że trzeba dostosować narzędzia i waterfall wtedy się sprawdza bardzo dobrze w projektach, jeżeli wszystko jest wiadome, tak? Ja jeszcze tylko dodam, że czasem względy i zależy właśnie od tego, czy właśnie wypuszczamy baga na produkcję, znaczy nie baga, tylko fixa na produkcję i wtedy każda minuta to jest wieczność. Generalnie chodzi mi o to, że z punktu mojego widzenia pracy, z punktu mojego widzenia większości jakichkolwiek projektów komercyjnych, w których pracowałem, mimo wszystko firmą, z którymi współpracowaliśmy, po miesiącu czy dwóch zapalało się czerwone światełko i było, to jest jednak ten pomysł, że może my damy wam te 5000 dolców, które wyliczyliście na ten serwer, bo tam są duże licencje, ale zrobimy wam tego sita, bo na produkcji to nasz klient się nam skarży, że to nie działa. I problem polegał na tym, że po prostu w którymś momencie przestawało już to być, po prostu straty szły w takie pieniądze, że przestawało być te 20 minut znaczące. Ważne, żeby to po prostu przeszło testy. Te testy były na tyle odpowiedzialne, na tyle dorosłe, na tyle wychwytujące błędy, na tyle to były te małpki, waterfole, co tylko ty chcesz człowieku, ale żeby jak ja to dam do klienta, żeby on do mnie nie przyszedł po dwóch sekundach i powiedział, stary, to nie działa. Mhm. I po prostu dlatego byłem zdziwiony 20 minutami. Ja wiem, że teraz wszystko się pcha w mikroserwisy, mikroserwisy są popularne, testuj to testerze, ciesz się pomyśl, jak to ma być przetestowane, żeby tutaj między te połączenia API były. A z drugiej strony na końcu masz klienta, którego nie obchodzi, czy to jest mikroserwis, czy to jest serwis, czy to jest... To ma działać. Dokładnie. I ja po prostu z punktu widzenia testera wychodzę bardziej z założenia, czy nie lepiej jest czasami poświęcić chwilę czasu na rozmowę między deweloperem, testerem, wyjaśnieniu wymagań jeszcze z BA-em, niż pisać te testy jednostkowe, kombinować z Jenkinsami, puszczaniem testów automatycznych, wyłapywaniem wszystkiego. Czy lepiej zastanowić się na przykład, czy nie lepiej jest rozszerzyć soniki testy? Mhm. Mieć czas na sicie, żeby coś przetestować. Bo największym problemem, jeżeli chodzi o moje jakiekolwiek doświadczenia biznesowe, to nie jest problem tego, że nie było testów jednostkowych. Problemem było to, że przychodził product owner, nie było PM-a, który się przeciwstawił product ownerowi i powiedział, słuchajcie, nie jesteśmy w stanie tego wypuścić, sprint się skończył, ale nie dostarczyliśmy tego. Mhm. I dla mnie to jest większy problem i możemy sobie tutaj dyskutować o unit testach, o wszystkim. Ale wszystko się bierze z tym, że masz Scrum Mastera, który zgodnie z Agilem mówi, pokazuje środkowego palca, mówi, tego nie będzie w tym buildzie. A masz kogoś, kto odpowiedzialny za finansy. Mam pytanie, nie? Scrum Master tak mówi? Nie jest rola Scrum Mastera, to jest rola zespołu. Nie no, ale Ale masz rację. Problemem, jeżeli coś wybucha, szczególnie w biznesach, w których istotną kwestią jest brak przestoju, jest zazwyczaj komunikacja, tak? Bo my możemy nawet wiele testów jednostkowych, a później się okazuje, że no ale wiecie co, to nie tak miało działać. No to nie jest kwestia tego, że na przykład na poziomie definiowania story powinno być już jakiś acceptance, kryteria zdefiniowane, że mamy takie przypadki. Tak, tak powinno być. Ale to musi umieć zrobić zespół.
Tak? Inaczej, nie, nie, nie. Od tego miejsca zdefiniować, a nie zespół. Nie, mo. Nie, musisz zespół, który nie wie. Słuchaj, my rozumiemy, co stoi za twoim pomysłem, za twoim biznesem, za twoim storem. Wiemy, że jeżeli zrobimy tak, efekt będzie tego tak. Jeżeli tego nie ma, jeżeli oni robią tak, okej, mniej więcej rozumiemy, trzeba przejść na drugą stronę, tam do galerii, tak? To może się okazać, że oni będą gdzieś, wiesz, tam dookoła lecieli, bo nie wiedzą, że to jest. Ale ja dam kontrę. Pasy i tak dalej. Tak? Ja dam od razu kontrę. Możesz mieć, jak chcesz do dorosły zespół, jak chcesz zdefiniowany akceptans kryteria. Możesz mieć wszystko idealnie według Scruma, przetestowane na sicie. Przychodzi piątek, przychodzi ci product owner i ci mówi tak. Wiecie co? Ale te ikonki, które tu są, to wy przerobicie z 16 pikseli na 20, bo wtedy one będą zgodnie w linii. I problem się robi na tym, że Scrum Master mówi, robi tak. Bięgi, bar chart, kara. Okej, okay, that's a good fella, that's good. I w tym momencie, może się wszystko rozwijać. Bo nie, to jest przykład niedojrzałości zespołu. Ale czy to jest naprawdę Scrum? Nie, no, nie, no, zadam pytanie, ponieważ ale nie jestem Scrum Masterem i według mnie... Panowie, mówimy o testa. Nie. Dobrze, ale, nie, ale problem testu jest taki. Zgodnie z testami jednostkowymi to przeszło. Zgodnie z definicjami definition of done przeszło. Ale przychodzi ci product owner i mówi, że nie. To, a słuchaj, a teraz podam się jeszcze na kontrę. Ale według Scruma, jeżeli zespół się na coś umówił z product ownerem i dostarczył to sprint przeszedł. A i teraz to, że później product owner chce zmienić wymagania, jasne, to nie to jest jakby osobna rzecz. A ja dodam tylko jedno teraz sekretne doprowadzące. Teraz prowadząca zaraz oprócz tego będzie mała droga. Czy testy jednostkowe powinny być brane pod uwagę przy punktowaniu story? A jeśli tak, jakim procentem powinny być? To jest bardzo trudne pytanie. Ale dobre, i nie? Dobre. Trzy piwa robią swoje. Ja to powiedziałam, bo to wszystko zależy od tego właśnie, czy my musimy zmuszać ludzi do tego, żeby pisali testy, czy oni to robią naturalnie. Bo jeśli robią to naturalnie, to jakby ja jako dojrzały deweloper wiem, że muszę włączyć ten czas do jakby tą estymację, włączyć pisanie testów. I ja nie. Na początku deweloperzy zawsze są bardzo optymistyczni i mówią na przykład, że coś zajmie pół godziny. No nic nigdy nie zajmuje pół godziny. Pół godziny to ja mogę pisać ten kod, faktycznie. Ale prawo dłużej. Ale jakby, no, jeśli ja już piszę jakiś czas, wiem, że będę po pierwsze musiała się z kimś tam skonsultować, po drugie będę musiała napisać właśnie testy takie, śmakie, owakie. Po trzecie, jeszcze będą jakieś inne rzeczy i po czwarte jeszcze coś wybuchnie, no to ja to biorę wszystko w estymaty. Ja dawno nie pracowałam w Scrumie, więc jakby nie mam tego na co dzień, ale no z tego co pamiętam, to tak właśnie było, że my włączaliśmy, to było tak, że każdy miał to indywidualnie, nie było czegoś takiego, że doliczaliśmy ekstra na przykład 20% na pisanie testów, tylko po prostu jedni pisali w TDD, więc im te testy w ogóle przechodziły z inną lekkością, a inni pisali później, na przykład po dwóch dniach, od feature'a i tak dalej. A inaczej, czy testy powinny być częścią DODY? W ogóle definition of done to jest kontrakt zespołu. To jest takie bardziej pod dyskusję, bo to nie każdy na przykład uważa, że... Ja ci powiem inaczej, testy to jest po prostu część rzemiosła programisty. No. Tak, ja uważam, że nieprzetestowany nie istnieje, ale to są po prostu różne podejścia do tego. No, tak, może to być na przykład tak oczywiste, że nie jest to częścią na przykład dokumentu, nie? Problem możesz spotkać, jeśli chodzi o zależność, ile kodu testów dostarczasz i jaka to jest jakiś wymiar czasowy. Może być z takimi project managerami, którzy nie rozumieją, że testy są konieczne. Tak? Z osobami spoza naszego grade'a, którzy nie za bardzo rozumieją, jak to działa. Paradoksalnie, jeżeli przychodzą w ogóle spoza IT, to najprawdopodobniej dużo lepiej rozumieją samą ideę testów, szczególnie jeżeli zajmowali się taką poważną inżynierią, na przykład inżynierią produkcji czy tak. To im będzie to łatwo wytłumaczyć. Ale na początek trzeba ich przekonać, że rzeczywiście tutaj. To jest po prostu element, który przywozimy razem z kodem, tak? Tak samo jak twój, nie wiem,
Tatarz, Wroblarz czy ktokolwiek inny na linii robił suwmiarkę, sprawdzał, czy część jest ok. Tak samo tutaj, no tutaj troszeczkę więcej czasu to zajmie. Znaczy, czy być może to zależy od domeny, bo ja miałem to szczęście, że nie pracowałem e-commerce i jak automotive miałem oficjalnie powiedziane, że 70% budżetu jest na testy, natomiast w tej chwili oprogramowuję tak zwaną chmurę, cokolwiek by to nie znaczyło, i tam nie mam nic powiedziane, natomiast ponieważ domena jest szalenie trudna, to czasami testy zajmują mi 90% czasu. No nie, pisanie testów to jest tak naprawdę pisanie sobie specyfikacji dla kodu, tak? Jakiego się używa, jak ma działać. Więc jak już nie piszemy dokumentacji, to rezygnacja z pisania testów może być bardzo niebezpieczna. To ja jeszcze dodam tyle, że kiedyś usłyszałam na takiej prezentacji, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nasz kod nie działa. I to jest takie, to jest taki moment, w którym zdajemy sobie sprawę, że tak faktycznie jest, bo no, jesteśmy przyzwyczajeni do tego i nasi klienci też są przyzwyczajeni do tego, że są jakieś bugi, że coś od czasu do czasu się wywali, że w zasadzie no, puszczamy to na produkcję, ale tak nie do końca, czy wiadomo, czy to będzie działać, czy nie. I właśnie to była prezentacja takiego człowieka, który pracuje nad systemami krytycznymi. I tam nie ma czegoś takiego, że ja nie wiem, czy to zadziała, że puszczę na produkcję, chociaż nie wiem, bo to są na przykład, nie wiem, maszyny rentgenowskie. I to, co u nas jest na przykład, nie wiem, nawet w Elixirze, to jest na przykład jeden grosz w te czy w te, to tam jest po prostu ktoś, kogo oparzy rentgen na przykład, nie? Albo, nie wiem, pociąg się wykolei, dlatego że, no, 7, coś 3, 7, się 7, 8. Gdzie jest właśnie przykład, że test, w ogóle to jest świetny przykład dla testów, gdzie testy były weryfikowane przez ludzi, którzy pisali testy, bo testy Boeinga dla oprogramowania 737 Max, znaczy 737 Max 8 weryfikował zespół Boeinga, więc oni sami sobie politycznie... Znaczy tam był problem, że pierwszy raz od wielu, wielu lat zgodę zrobił ten National Aircraft, ten, tak, i on w ogóle nie przepatrzył tych testów, stwierdził, że to jest Boeing, więc im ufam. I to jest błąd zaufania, to jest błąd komunikacji bardziej niż błąd testerów. Bo cały problem, jeżeli chodzi o testowanie systemów tych, nie wiem, czy kiedykolwiek pracowaliście w tej branży, ja na przykład miałem tylko mam doświadczenia z moim profesorem z uczelni, który nam powiedział bardzo prostą rzecz, jeżeli chodzi o układy scalone i układy, które były tam projektowane. Jest ta architektura, Michał, jak się nazywa ta architektura, gdzie mamy pojedyncze te płytki programujesz i wypalasz ścieżki, żeby to było tylko dla pojedynczych zastosowań. Pamiętasz, że ty robisz te ramki, całą logikę robisz FPGA. Generalnie masz tam projektowane te układy na pojedyncze rzeczy i oni najczęściej robią tak, że oni w ogóle separują te zespoły. Nie ma czegoś takiego, że tu masz dojść do tych wszystkich rzeczy tak samo. Mają być dwa zespoły, jak do tych samych rzeczy, jest to zrobione. I to jest najwyższy poziom bezpieczeństwa, jaki jest, plus do tego duplikuje rzeczy. Tak, bo... No i to jest... Że ale to jest zupełnie inny poziom, nie? Ale w przypadku bezpieczeństwa już koszty nie grają roli, nie? No to jest czas w kosmosie, nie? Ale jest język taki do testowania, w tej chwili nie pamiętam nazwy, który służy, żeby logicznie ogarnąć wszystkie przypadki. To i kilka lat temu został opracowany specjalny język, który się właśnie wykorzystuje w... Mówisz o TLA plus dla testowania systemów, to Szulc ostatnio opowiadał w DKA. Tak, tak. Jest jakby specjalne takie zastosowania krytyczne, gdzie nie jesteś w stanie zaakceptować to jest błędu. Testowanie na poziomie systemu. Tak, to jest testowanie, czy twoje procesy są tak ułożone, że nie doprowadzić do sytuacji... Nie objęcia jakiegoś przypadku, po prostu stu kodem. Tak, a tutaj to jest, a my mówimy o czymś, co jest dwa poziomy niżej, na poziomie kodu. Tak? No tak, ale jakby... No... Dobra. Słuchajcie, robimy tak. Jako się, że piwo się już skończyło. Świetnie. Ola jeszcze chce coś powiedzieć na zakończenie, podziękować i tak dalej. Ja proponuję się przenieść. Ja nie jestem z Wrocławia, więc jak...
Słucham? Memod jest najbliżej. No i tutaj mamy rozwiązanie problemu naszego. Losowań nie będzie. Może za najlepsze pytania rozdasz na przykład. Ja nie jestem dzisiaj... A to ona chce po prostu dać komuś nagrodę. Ktoś jej się spodobał, tak? Mamy stację IT, mamy licencję na MDJ-a. Formalnie to powinno być losowanie, ocenia i pytania. Ja się wyłączam z, tych losowań. Tak? Nie wiem, słuchajcie... Dobra, zostawmy to na teraz. Niech Marcin to robi. Niech on się martwi. Przypominam, 2 lipca mamy jeszcze jedno spotkanie. Później są wakacje. Kiedy myślicie o swoich lightning talkach? I tutaj kolegę chcę widzieć na lightning talku. Zawsze będzie czas. Nie, to jest 15 minut, będziesz miał czas. Przygotowanie się bardziej. Będziesz miał czas, spokojnie. Do września, stopień. Jeżeli masz problem z przygotowaniem się, Ola, Robert, ja, Marcin, wiemy jak to zrobić, możemy pomóc, tak? Piszesz, nie ma problemu. Wow, awansowałem. Robiłeś, wiesz jak to wygląda, słuchajcie. Ja dziękuję ze strony tutaj wrocławskiego Jagar dla podziękowania dla naszego sponsora. Jeszcze coś chcesz? Ja też dziękuję bardzo. Jeśli uważacie, że to będzie było dla Was za proste, to zapraszam tutaj. To jest taki dokument do pobrania, on się trochę wiąże z tym, co dzisiaj mówiłam, ale nie do końca, żeby nie było tak samo. I ponieważ tworzę taką społeczność wokół testowania, to Wasze opinie też są mile widziane. Także zapraszam, tu jest mój Twitter i tutaj będę wrzucać tę prezentację po jej zakończeniu. Serduszkujemy się. Dziękuję bardzo. Automat napisał, więc spokojnie.